Cześć, tu Kari, witajcie na moim kanale, a dziś zapraszam Was na zupełnie coś nowego, coś, czego jeszcze na tym kanale nie było. Być może będzie to nowa seria, być może jednorazowa przygoda, a mianowicie pierwszy raz z czymś. I tutaj będzie zwykle albo jakieś wydawnictwo, albo jakiś gatunek, albo jakiś autor. Dzisiaj skupimy się na wydawnictwie i będzie to wydawnictwo Tajfuny. Ponieważ z pewnych względów jakiś czas temu miałam taką potrzebę, żeby sięgnąć po coś z tego wydawnictwa, a nic nigdy wcześniej z tego wydawnictwa nie czytałam, więc stwierdziłam, że to może być fajny pomysł na taki nowy filmik na tym kanale. No i tak, i przeczytałam dwie książki. Początkowo zastanawiałam się, czy nie przeczytać jeszcze trzeciej, ale stwierdziłam, że dobra, na razie te dwie i jeśli ewentualnie Wam się ten filmik spodoba, to wtedy może jakaś druga część albo coś takiego zrobię. I tak, i książki, o których będę mówić w tym filmiku, to Gorączka złotych rybek, Konako Otamoto oraz Zmierzch Osamu Dazai. I tak, i w planie miałam jeszcze właśnie, tak jak mówię, miałam jeszcze Ukochane równanie profesora, bo to jest chyba taka najbardziej znana książka z tego wydawnictwa, natomiast ją mam w e-booku i jeszcze po prostu się za nią nie zebrałam, więc w tym filmiku opowiem Wam o tych dwóch książkach. Ale najpierw może o samym wydawnictwie, bo wydawnictwo Tajfuny to jest takie wydawnictwo, które właśnie wydaje głównie literaturę azjatycką, japońską. Ale też zdarzają się w tym wydawnictwie książki z innych krajów, na przykład Singapuru, Indonezji. Wiem też, że na ten rok są przewidziane dwie książki koreańskie, także ja osobiście będę ich bardzo mocno wyczekiwać. No i Tajfuny mają też dwie księgarnie swoje własne. Jedna jest w Warszawie na Chmielnej, a druga otworzyła się pod koniec zeszłego roku w Krakowie, co mnie bardzo cieszy. Co prawda jeszcze tam nie byłam, ale zamierzam się wybrać przy najbliższej okazji na ulicy Augustiańskiej 5. Także jak ktoś będzie zainteresowany tymi książkami, o których powiem po tym filmiku, no to możecie się tam wybrać. I może jeszcze na samym początku, zanim przejdę, wiecie, tak do mówienia najpierw o jednej, potem o drugiej książce, to powiem o takiej rzeczy wspólnej, którą zauważyłam i która uważam, że jest świetna. A mianowicie, że w obu tych książkach przed samą treścią książki było bardzo obszerne i szczegółowe wyjaśnienie. Wyjaśnienie zarówno kontekstu historycznego Japonii, jak i też przedstawienie autorki, autora. Więc to jest coś, co bardzo mi się spodobało w tych książkach i co bardzo, ale to bardzo doceniam, bo jednak faktycznie, czytając samą treść książek, może to nie byłoby jakieś, wiecie, bardzo niemożliwe do zrozumienia, ale jednak te wstępy bardzo ułatwiają później, wiecie, zrozumienie i jakieś konteksty fabularne. Więc właściwie od samego początku te dwie książki u mnie zapunktowały. Jeszcze tylko tak powiem może w ramach wstępu, czemu akurat te dwie książki, bo one były w mojej bibliotece, dlatego je wypożyczyłam. Koniec wstępu, przechodzimy do filmu. No to zaczniemy od Gorączki złotych rybek. Tutaj mam na pewno mniej do powiedzenia, bo jednak format tej książki i przez to, jaka ona jest cienka, no to wydaje mi się, że aż tak dużo nie można o niej powiedzieć. Ale jednak jakieś przemyślenia na jej temat mam. I tutaj mamy przedstawioną historię chłopaka, który mieszka w takim środowisku, gdzie wszyscy hodują złote rybki i te złote rybki są najbardziej znane w Japonii. No ale on się początkowo tym w ogóle nie interesuje i właściwie ma to trochę gdzieś, ale w pewnym momencie pojawia się dziewczyna. On tej dziewczyny na początku nie cierpi, no ale właśnie, nie cierpi jej, ale w pewnym momencie to się zaczyna zmieniać. No i przez to, że ona marzy o idealnej złotej rybce, on stwierdza, że on tą złotą rybkę stworzy, taką idealną. I tak naprawdę on poświęca całe swoje życie na stworzenie idealnej złotej rybki. W międzyczasie ta dziewczyna się od niego oddala, przeprowadza, wychodzi za mąż i w ogóle ich relacja się urywa, ale on całe swoje życie poświęca na tworzenie idealnej złotej rybki. I o tym jest ta książka. O poświęceniu, ale tak, tutaj może nie będę mówić już spoilerów, że jak ta książka się kończy, natomiast jest to też książka o niepoddawaniu się, o dążeniu do spełniania własnych celów, no i też o przypadkowości życia.
Więc tak, sama ta książka może najciekawsza na świecie nie jest, ale jej przekaz jest po prostu, bardzo mnie uderzył, wiecie, ze względu chociażby takiego, że ona jest o niepoddawaniu się, o dążeniu do spełnienia własnych celów i o właśnie jak to może zająć całe życie, a wiecie, na przykład ja prowadząc ten kanał już od ponad 7 lat, też mam takie czasem poczucie, że powinnam już dawno sobie dać z tym spokój, zamknąć ten kanał i w ogóle przestać nagrywać i w ogóle spróbować żyć jakoś inaczej, ale ta książka mi trochę pod tym względem, wiecie, czasami trzeba, nawet jak się coś wie i często się dostaje informacje o tym, że okej, skupiaj się na tym, rób tak i tak, ale potem wiecie, wchodzi rutyna i się o tym zapomina. A jak się dostanie raz na jakiś czas takie przypomnienie, no to to jest bardzo takie motywujące i dające nadzieję, więc tutaj dla samego przekazu bym przeczytała tę książkę ponownie, więc może nie polecam Wam jej jakoś super ekstra bardzo, że to jest coś na pewno, co musicie przeczytać, ale na co gdzieś tam może kiedyś warto zwrócić uwagę, tak po prostu, bo ona naprawdę sama w sobie jakoś mi się bardzo nie podobała, ale jej przekaz był moim zdaniem super, więc tak jak mówię, może nie polecam tej książki bardzo mocno, ale jeśli kiedyś będziecie mieli okazję, to polecam zwrócić na nią uwagę. I teraz przechodzimy do drugiej książki, czyli do Zmierzchu, mojego absolutnego zaskoczenia i nowej miłości, od razu to zaznaczę, bo naprawdę nie spodziewałam się, że ta książka mi się aż tak bardzo spodoba i się w niej aż tak bardzo zakocham. Też tak jak w przypadku Gorączki Złotych Rybek, mam wrażenie, że tutaj przede wszystkim najważniejszy jest ten ostateczny przekaz i ta puenta z niej płynąca, bo tutaj mamy historię dziewczyny, która wraz z matką pochodzą z ubożałej szlachty, no i przez to, że właściwie podczas wojny straciły swój majątek, to teraz muszą się przeprowadzić na wieś do domu, który jest tańszy. No i wydaje się, że ta książka jest tak naprawdę o opiece tej głównej bohaterki nad swoją matką, ale to jest tylko taki, wiecie, wstęp, bo w pewnym momencie odnajduje się brat tej głównej bohaterki. Ona myślała i jej matka myślały, że on nie żyje, ale on wraca, no i pojawiają się pewne problemy, ale też jego powrót daje pewną motywację do działania głównej bohaterce, by zrobić coś, czego być może nikt się po niej nie spodziewał. I to jest książka, której przekaz jest taki, że żeby coś się mogło zacząć, coś innego się musi skończyć. I koniec tej książki pięknie, to po prostu pięknie to przedstawia. I ona jest tak napisana, że bardzo czuć z niej te wszystkie emocje. I tutaj jest taki fragment. Na opublikowaną powieść składają się pełne symbolicznych retrospekcji, przetykane fragmentami intymnych listów i dzienników obrazy z życia rodziny na tle przemian, które po przegranej wojnie zachodziły w japońskim społeczeństwie. I tak, to jest prawda. Przede wszystkim to, jak główna bohaterka opiekuje się swoją matką, po prostu z tego czuć było miłość. Tu czuć było taką prawdziwą miłość do matki, no i właśnie tą chęć opieki nad nią. To, ale wiecie, to nie było też takie sztuczne i sztucznie obrzydliwe. Nie było tu rzeczy, które byłyby powpychane na siłę, więc tak jak w innych tego typu książkach, gdzie jest opisana relacja matki z córką, tak tu to było takie po prostu proste i właśnie ta więź łącząca matkę z córką, to było przepięknie opisane. No i też pragnienia głównej bohaterki, które skupiały się na różnych rzeczach. A potem był taki moment, w którym główna bohaterka zaczęła się zachowywać trochę irracjonalnie i zaczęłam się zastanawiać dlaczego, ale końcówka to tak dobrze wyjaśnia, że absolutnie nie mam co do tego wątpliwości i nie mam co do tego żadnego zgrzytu nie mam z tym, więc to tutaj wydaje mi się, że naprawdę autor odwalił kawał dobrej roboty, że udało mu się tak dobrze z tego wybrnąć. No i tak jak mówiłam, ta książka przede wszystkim bardzo mi się podobała ze względu na jej język, ze względu na pojawiające się różne tutaj listy, wiecie, jakieś takie rzeczy, które są w bardzo przejmujący sposób napisane. No i tak jak mówię, przekaz tej książki to jest po prostu coś, co do mnie tak bardzo mocno trafiło. Kończyłam z tą książką rok 2021 i naprawdę miałam takie poczucie, że coś się musi skończyć, żeby coś się mogło zacząć. I mam nadzieję, że dla mnie to będzie znaczące o tyle,
w tym roku pewne rzeczy się pokończą, a zaczną inne. Także mam nadzieję, że nie muszę mówić, że tą książkę bardzo, ale to bardzo mocno Wam polecam. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o te dwie książki. Dajcie mi koniecznie znać, czy chcecie drugą część tego typu filmu, gdzie na przykład będzie o kolejnych dwóch książkach z wydawnictwa Tajfuny, albo ogólnie, jeśli chcecie, żebym kontynuowała tą serię i żeby było o innych wydawnictwach, autorach albo gatunkach. Dajcie mi też koniecznie znać, czy czytaliście którąś z tych dwóch książek, albo jeśli czytaliście inne książki z wydawnictwa Tajfuny, to czy je polecacie, bo ja, tak jak mówię, mam jeszcze ukochane równanie profesora w e-booku, no ale zastanawiam się też nad innymi książkami, więc dajcie mi znać, co jest warte z tego wydawnictwa jeszcze, żeby sprawdzić, bo tak jak mówię, Gorączka Złotych Rybek jest fajna, ale niekoniecznie taka mega super must have, ale Zmierzch absolutnie bardzo polecam. Zmierzch jest super i wiecie, to będzie mój drugi ukochany Zmierzch, wink, ale wiecie, tak, także Zmierzch bardzo polecam, a Złote Rybki do sprawdzenia, jeśli ktoś jest zainteresowany, no to jak najbardziej też polecam. Także to by było na tyle w tym filmiku. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa!